Właściwie dobry wieczór. Nazywam się Marcin Gerwin i chciałbym pokrótce opowiedzieć, jak zostały wylosowane osoby do panelu obywatelskiego w Warszawie, który będzie się zajmował kwestią znakowania żywności pod kątem zawartości GMO. Więc pierwszą rzeczą, która została już dawno temu zrobiona, to było ustalenie, jak wygląda profil całej grupy, ile w niej jest kobiet, ile w niej jest mężczyzn, w jakich są grupach wiekowych, czy pochodzą z Warszawy, czy z innego miasta w województwie mazowieckim, czy mieszkają na wsi i jaki jest ich poziom wykształcenia. To zostało wzięte z danych demograficznych. I teraz, to co dzisiaj zrobiłem, to jest wylosowałem za pomocą rzutu kostką profile indywidualne wszystkich 15 osób, które będą wchodziły w skład panelu, tak żeby uwzględnić te kryteria demograficzne. Zostało to zrobione w ten sposób. Pierwsza osoba, i tak, najważniejsze kryterium, które zostało przyjęte, to jest, czy mieszka w mieście, czy mieszka na wsi, czy mieszka w Warszawie. Chodzi oczywiście o inne miasta niż stolica. Rzut kostką miasto, rzut kostką kolejny, płeć kobieta. Kolejny rzut kostką, w jakiej jest grupy wiekowej 25-39. Następny rzut kostką, jaki jest poziom wykształcenia, jej wykształcenie średnie. No i kolejna osoba, rzut kostką, mieszka na wsi. Następny rzut, jest to mężczyzna. W grupie wiekowej 25-39, wykształcenie wyższe. No i tak dalej po kolei. I teraz jedna została zrobiona też zmiana, żeby uwzględnić to, że w panelu weźmie udział osoba z grupy wiekowej 16-24. Akurat się okazało, że nie zgłosił się żaden mężczyzna, tak jak tutaj powinno nam wyjść losowania. W związku z tym została wzięta do losowania kobieta. I teraz, żeby okazało się, że została wylosowana kobieta nie z miasta, lecz mieszkająca na wsi, i żeby to uwzględnić, tutaj została zrobiona zmiana przy profilu 11. Wylosowana została osoba, która mieszka w mieście, żeby wszystko się zgadzało, bo z idealnego rozkładu grupy wychodzi nam, że powinno być 5 osób z Warszawy, 5 osób z innego miasta w województwie mazowieckim i 5 osób mieszkających na wsi. Teraz rzut oka na to, jak wygląda program, który wspiera losowanie. Tutaj akurat widać wyniki losowania grupy rezerwowej. Akurat to była druga osoba, to było losowanie kobiety. Czyli to, co ja widzę jako osoba, która losuje, to są tylko numerki ID. W ogóle nie mam dostępu do danych osobowych, czyli nie wiem po prostu, kogo losuję. I to będzie jakby odkryte na sam koniec. Znaczy już jest zakończone losowanie, ale jeszcze tej listy osób z nazwiskami, z numerami telefonów, z adresami e-mail jeszcze ja na przykład nie mam, także na razie mam tylko numerki ID. Tutaj mamy listę osób, które zostały wylosowane do tak zwanej listy głównej, czyli do tych, którzy... To jest to ta lista panelistów i panelistek. Oprócz tego jeszcze będzie, znaczy już jest została wylosowana grupa rezerwowa. Także chciałbym życzyć Państwu udanych dyskusji w Warszawie i pozdrawiam z Sopotu.